No hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Grimdauna. I w tym bardzo szybkim, krótkim filmie poradniku pokażę wam, co dodali do Grimdauna, głównie tutaj, jeżeli chodzi o sam początek, już co można zauważyć. Po pierwsze, dodali miksturki, tak, do picia, na przykład życia oraz energii. Jako cooldown zrobili, ponieważ normalnie to wyglądało tak, że piliśmy te miksturki jak w Diablo 2. Trzeba było kupować i sobie samemu bindować. Teraz one są zbindowane domyślnie tutaj i są z global cooldownem. Na przykład potka miksturki ma 12 sekund cooldownu, a potka energię ma 25 sekund cooldownu. Drugą sprawą dosyć istotną są wszystkie jakby aury, które mamy i sobie załączamy w buildzie, prawda? No to zawsze musieliśmy je załączać po śmierci tak samo i tak dalej. Teraz to się odbywa automatycznie. Czy jak zginiemy i tak dalej, czy włączamy giereczkę, wchodzimy na postać, wszystkie nasze aury, tak jak tutaj widzicie, moje aury, są już załączone automatycznie, więc to jest bardzo, bardzo fajny feature, to jest mega przydatne pod endgame, bo to było dosyć upierdliwe. I ostatnia rzecz, główna rzecz, o której chcę powiedzieć w tym odcinku, w tym filmie, to jest to, że dodali nową mechanikę, jaką jest unik. Oczywiście ja tutaj nie będę teraz mówił o tym, ile oni dodali nowych rzeczy i tak dalej, bo tego jest całe mnóstwo, ale unik to jest coś mega istotnego, o czym stwierdziłem, że nagram osobny film, ponieważ to jest zupełnie nowa mechanika. To jest 3 sekundy cooldown, oczywiście 10 metrów zasięgu, 250% szybkości biegu. Tak więc tak to właśnie się prezentuje. Można sobie zbindować na przyciski, jakie tylko zechcecie. Nie pamiętam, na jakie jest domyślnie. No i oczywiście tak wygląda ten unik. To jest mega przydatne. Macie low HP, bijecie się na przykład na mele. To jest bardzo przydatne, bo akurat na tej postaci, na której gram, ponieważ bije, otoczą mnie. Na przykład mam low HP, no to odbijam i momentalnie odzyskuję hapsa. Więc to jest genialne. Unik w tej grze robi wyśmienitą robotę, przynajmniej dla mnie. Uważam, że ta zmiana, ta nowość, a nie zmiana, jest jak najbardziej na plus. I to jest dosyć istotna nowość w Grimdaunie, jeżeli chodzi o patch 1.2, więc to jest taka aktualizacja też co do poradnika mojego z interfejsu, z Grimdauna i tak dalej, no bo wiadomo, tego nie było, to weszło teraz w patchu 1.2, więc tak to wygląda. No i cóż, ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale, ludziska. Chaos.